Materii nie zaskało, moi drodzy, dużo. Na szczęście mam dwie zapasowe, ale martwię się, jakie je wymienię, bo pada. Jest mokro, muszę iść w tą stronę. Ja dziękuję, ale sobie wybrałem dzień na plener. Może przestanie. Cieszę się, że nie było burzy, bo gdyby była, na pewno bym tu nie przyjechał. Bo bym miał trochę obawy. Ale nie, powiem wam, że przy nagrywaniu to też robi robotę. Przy nagrywaniu, bo to ma taki specyficzny urok i klimat. Cholera, gość mocno, gość dobrze nagrywa to GoPro. Mógłbym powiedzieć i przysiąc, nawet za jasno. Za jasno je ustawiłem, moi drodzy. Mogłem trochę je przyciemnić. Ale jak, kto bym przypuszczał, pogoda taka byle jaka, a mimo to kamera radzi sobie świetnie przy nagrywaniu. No ale fajnie pachnie w lesie. Nie wiem, może włączę inne ustawienie, moi drodzy. A zresztą, i tak się zbliżam do lasu. Sorry, moi drodzy, że co chwilę tak czyszczę kamerę, ale deszcz pada, a ja nie chcę, żebyście widzieli na ekranie krople wody. O kurde, tutaj jest ten, kamienie jakieś. Nie żwir, tylko coś, co jest podtory kolejowe podsypywane. Żuchel, nie żuchel, tylko jeszcze co innego. Nie wiem, jak się to fachowo mówi na ten materiał, co się podtory kolejowe wsypuje. Tam było na ziemi. A myślę, że chyba w jakich ustawieniach może być. Ja tam wolę, jak jest nieco trochę ciemniej ustawione. Kurde, no za dużo tej wody się tu dostało. Na szczęście nie uszkodziło to mojej kamery. Ojejku, ale fajny zapach. Na razie się uspokaja. Myślałem, że będzie mocno padać i cały czas. Dobrze, że wziąłem moje psy na spacer. A to co? Co tutaj jest? Ale jaja. A nie będę tego, nie będę tu mył rąk. Wygląda to trochę brudno. No to chyba dla zwierząt, żeby miał co pić. Kurde, mogłem wziąć moje drodzy chustkę. No powiem wam, nie da się nagrywać, ach tak. Nie wiem, w ogóle miałem tu nie przejeżdżać, ale uparłem się i pojechałem. No my jestem taki, że jak sobie coś postanowię, to potem nie lubię rezygnować. W tą stronę nie szedłem, nie nagrywałem dla was. Jeszcze jest jedna taka trasa, którą dla was muszę nagrać. A dobra, myślę, że przy tych ustawieniach może być nagrywanie lasu. No niestety muszę doczyścić obiekty. A niech to... Jest, uspokaja się. Myślałem, że będzie cały dzień padać. Na szczęście tak nie jest. Dzisiaj mam lepsze ustawienia, moi drodzy, od mojej kamery. Szkoda, że paga, ale dobrze, że się chociaż trochę uspokoiło. Muszę zmienić zaraz ustawienia, bo tutaj jest dosyć jasno, jak się kędy idzie. O, fajnie, że są tutaj szlaki wykreślone. Można iść po tym. Moment, można iść po tym, czy nie? Chyba jest tu jakiś szlak wykreślony.
ale fajnie pachnie. Czuć trochę taki morski zapach tutaj, który jest od tej mieliznie jak tego błoka. No fajnie, 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 fajnie to czuć. Fajny zapach, powiem wam. Kurde, trochę za jasne to moje wideo. Muszę skierować kamerę na bardziej jasne miejsca, na przykład na las. Dobra, pójdę dalej. Ale się cieszę, moi drodzy, nie pada cały czas. Będę mógł dla was nagrać idąc w tą stronę lasu. Nie nagrywam wszystkich miejsc tego obszaru dla was. Nie wiem, czy nie ustawić ISO mniejsze, ale jeżeli bym tak zrobił, to w lesie mogłoby być za ciemno i nie byłoby dobrze widać to, co dla was nagrywam. I przy ISO 200 las jest bardziej widoczny. Ale fajnie, kaczkę słyszałem. No powiem wam, dlaczego tu przyjechałem jeszcze raz. Właśnie z powodu tego miejsca, że jest tu taki duży las z duchem, brzegu rzeki i koło tej mielizny. Ciekawe, jak daleko stąd jest od morza. Chyba niedaleko. Ale się cieszę, że się bałem, że nie przyjadę tu. Gdybym tu nie przyjechał z powodu tego, że bałem się pogody, to wtedy bym nie sfilmował. A wtedy bym nie wiem, kiedy przyjechał tu, bo dopiero ma się rozpogodzić o dużo późniejszej godzinie. Czekajcie. Ja nie wiem, czy ja tam schodziłem. Schodziłem, jest jeszcze jeden szlak, którego nie obadałem. Miałem pójść jeszcze w jednym kierunku, moi drodzy, bo ja nie sfilmowałem tego dla was. Bo wczoraj zabrakło mi czasu, no bo była już godzina naprawdę późna. Cholera, chyba zmienię ustawienie, bo wydaje mi się, że trochę za jasno